dzisiejszym spotkaliśmy się na okładku wigilijnym, trochę w innej formie. Okładkowi temu przyświecały jakby dwie idee. Pierwsza, spotkanie się i zrobienie coś od serca dla siebie, czyli chcieliśmy tutaj wspólnie razem stworzyć takie wieńce bożonarodzeniowe, które później będą przekazane na rzecz Caritasu. Caritas te wieńce będzie chciał sprzedać w formie licytacji, a uzyskane środki finansowe będzie chciał przeznaczyć na organizację wieczerzy wigilijnej dla rodzin ubogich. To była jakby pierwsza idea organizacji tego spotkania w tak nietypowej formie. Druga to współpracujemy z tymi osobami, które tutaj zostały zaproszone, za co serdecznie im dziękujemy, że przybyły. Chodziło o to, żeby te środowiska ze sobą również zintegrować. Bardzo często znamy się tylko i wyłącznie z telefonu, a tutaj wspólnie razem będziemy mogli zrobić wieniec bożonarodzeniowy. Kolejną rzeczą, która będzie wynikała ze spotkania, będzie ocena tychże wieńcy bożonarodzeniowych przez jury, które wyłonione zostanie w trakcie tutaj tego spotkania. Jury oceni kilka wieńcy, w ramach których przekazane zostaną tym wyróżnionym osobom nagrody. Szanowni Państwo, nadchodzą święta Bożego Narodzenia i każdy z nas stoi przed dylematem, czy kupić choinkę sztuczną, czy kupić choinkę naturalną. Chciałbym przekonać Państwa do zakupu choinek naturalnych. Drzewka te możemy kupić w postaci ciętej albo w postaci sadzonek z bryłą korzeniową, które po przechowaniu do wiosny możemy posadzić w naszym ogrodzie i będą nas cieszyły w następnych latach. Chcę również zapewnić, że te wszystkie choinki cięte są z lasu wycinane w sposób przemyślany w ramach czyszczeń wczesnych czy to późnych. I na pewno nie odbywa się to kosztem naszych lasów. Życzę wesołych świąt.